Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto oczywiście i Darkest Dungeon. Tak więc dzisiaj bez zbędnego gadania wyruszamy do Norowiska w celu uzyskania talizmana Cyrulika i paru innych rzeczy. No, a teraz przejdźmy do konkretów. Od ostatniego odcinka, jak widzicie, mam dużo mniej złota niż miałem, głównie dlatego, że przygotowałem naszą ekipę tutaj najlepiej jak mogę. Przedmioty już przydzieliłem, no i wyruszamy. Pierwsza sprawa. 12 pożywienia. Wiem, że może być dużo, patrząc na to, gdzie idziemy, ale i tak wolę być przygotowany. Za 3 takie, 2 bandaże na farta, 5 takich, 1 kluczyk niech będzie, za 2 wody święcone, max 3, 8 pochodni, no i na wszelki wypadek 2 takie. A, zapomniałbym jeszcze o 4 pochodniach, znaczy jakich pochodniach, tych łopatach. No, dobrze wyposażona drużyna, miejmy nadzieję, że sobie poradzi. No i wyruszamy. Mam tylko nadzieję, że przygotowałem wszystkie umiejętności prawidłowo. Jeśli nie, to jeszcze szybko mogę to sprawdzić, pozmieniać i miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Dobra. Oczywiście, gwoli przypomnienia, nadal gramy z modem, który przyspiesza, jak się okazało, zarówno poruszanie się, jak i walkę. Dobra. Co tu chciałem zmienić? Pies żyjący na gwizdek. Zdecydowanie lepszy, w góry się będą jak jesteś potężni wrogowie. Dobra. Teraz tak, nasz kolega zbrojny gotowy. Gotowy, dobra. Chciałem w sumie zbroi mi strzelę. Ja i tak nazywam zbrojnym. I zobaczmy, jak to wygląda. No nie, zbyt przyjemnie, pokoi jest sporo i będziemy musieli na pewno zawracać. Więc najpierw tak, potem tak, 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 tak. I tak na koniec. Czy jakoś tak, wiecie, po prostu sprawdzić wszystko podczas rozgrywki, dobra? Obraz, to sobie odpuszczamy. Pochodnie oczywiście przyjmuję. No i naprzód. Wow. Wpadłem w pułapkę, mimo to udało mi się przetrwać. Dobra, zobaczmy, czy coś będzie przydatnego. Oczywiście, że nie. Może powinienem chyba tego w ogóle ruszać. Tak było bezpiecznie dla wszystkich. Dobra, co tam mamy? Skarb oraz 2 obiekty. Aż szkoda byłoby nie skorzystać. Nie, 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 proszę nie. Chociaż tyle dobrego. No, bez przesady! 2 razy pod rząd? Co to masz za jakieś takie... Okej. Ha. Nie. Ma tylko jedną funkcję, jedną tylko zdolnością funkcję, która powoduje, że on coś może mieć takiego. A mimo to non-stop mi się to aktywuje. A przynajmniej teraz się aktywowało non-stop, co jest zaskakujące. Ale dobra, nie przejmuj się tym. Spróbuj ogłuszyć tą dwójkę. Dobra, udało się. I teraz tak, jak to wygląda? 8-13, tutaj 7-11, dobra. W tym przypadku, znaczy dobra, pomóż się jego po prostu i tyle. Dziękuję. Kapłanka, czy możesz go ogłuszyć? Oczywiście, że możesz, i oczywiście nie trafisz. W takim też wypadku 5-9, nie lubisz nikogo, więc zrób sobie karę boską. Tym samym aktywując ripostę, chyba najprzydatniejszą funkcję, jaka istnieje. Chociaż nie ukrywam, preferuję na oprychu. Bo jego riposta jest dużo potężniejsza i moim zdaniem lepsza nawet, ale... To są tylko moje preferencje, więc no. I się zaczyna. No oczywiście. Na postać, która akurat teraz turę traci. Dobra. Jego raczej nie ogłuszę. Tutaj może się udać. To spróbuję na przyszłość już przygotować. I teraz tak. 9-15. Zaryzykuj z tym. No. Nawet się udało się. I teraz tak. Co by tutaj zrobić? Zwykłe uderzenie dużo cię nie poskutkuje. A niech będzie, że spróbuję bronić kapłanki. Udało się.
Wyobrażenie na niego i jednocześnie spory na tamtego. Dobra. On jest teraz nieaktywny, więc skupmy się na nim. Dobra, jedno krwawienie na rundę. No niestety. Tak, jeszcze stres tutaj dostaniesz. 6. Sporo, ale czy jest sens się aż tak tym przejmować? Chyba nie. Dobra, wykończ go. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. A tutaj jedne co to można próbować ogłuszyć, ale procent mamy 60, więc znając mojego farta to. No właśnie. Więc dobra. Serio unik. Pozwólcie, że tego nie skończyłem. Kamień cenności, fajna sprawa. Mam chyba u kogoś wolne miejsce jedno. U niej, dobra. Niby szybkość trochę straci, ale niech i tak będzie. I tak, dwie pochodnie można rozpalić. Łopatę wezmę prędzej niż tamto jednak. Znając mojego farta, jeśli nie wezmę łopaty, to będzie nagle tu pełno gdzieś ścian. Aż tyle, że w sumie zabraknie mi wszystkiego. Dobra. Teraz tędy. I co mamy? Okej, są z dziennika, nie wezmę jej niestety, ale niech będzie. A więc dziennik oprycha Dariusa. Z 6 na 6. Mój koniec, pisze to ja, ofiara złego losu, który wygrał ze mną zakład po tym, jak zgubiłem swą szczęśliwą monetę. Leżę tu bez siły i czuję, jak krew uchodzi z mego zniszczonego ciała. Moje palce są zimne. To nie pułapka i nierozjuszeni okultyści przypieczętowali mój los. Zaatakowały nas dziwne, falujące kształty. Dwa małe stwory, których nie potrafię opisać. Wraz z trzecią, znacznie większą bestią. Biedna Moira została zmiażdżona mimo starań Teorina, którego rozum opuścił chwilę po tym, jak stracił rękę. Wałęsak, Wałęsak, zawył, gdy Raven chciała zmusić go do ucieczki. Próbowałem zgrywać bohatera, zyskać nieco na czasie. Ostatnim strzałem udało mi się dosięgnąć jednej z mniejszych poczwar, a potem ta ogromna rzuciła mną o ścianę. Może udało im się uciec. Znaczy mówiąc, właśnie potwór, którego się wzywa z tych czerwonych kryształów, jedzcie. Jest tu mniej więcej opisane to, że on ich zabił. I dobra, tu mamy pułapkę i jakiś skarb. Nic istotnego. Weźmy to na razie. Plus 15% szans wywołania zarazy. Kolejna strona dziennika. Najczarniejszy z losów 4 na 5. W jaki sposób ponownie znalazłem się w norwisku? Aha, w jakiś sposób, w jakiś sposób, dobra, to już było. Otoczony szczątkami moich towarzyszy. Moje rany są zbyt poważne, abym mógł wykonać nasze, moje zadanie. Bezczeszczenie kapliczek będzie musiało poczekać. Co ciekawe, znalazłem w swojej kieszeni pierścień. Nie śmiem się nawet domyślać, skąd się tam wziął. Lecz wiem, że zdobi go pieczęć właściciela tej posiadłości. Bardzo osobliwe. Dobra. I teraz tak, zrezygnuję z klucza na rzecz tego, bo jednak... Nawet takie wyloty przeniesione ze sobą mam wielki, moim zdaniem. A handsome reward. Pożytek. For a task well performed. Nie mamy żywności. Wezmę. Zdecydowanie ją wezmę, bo jednak po tym jak już przejdę tą ścieżkę, a można w trakcie i chciałbym zrobić obóz i tyle. A przy okazji jeszcze przy tym jesteśmy, to światło. Dobra, obóz bębniarza. Aha. Nagle to jest szybsze niż wszyscy, którzy mają po kilka szybkości, nawet 6-7 ma 3. Okej, nie jest źle. Tak trzek. Ej, sytuacja jest taka, że jednak wolę chyba tym razem wszystkich ugryźć. Tym samym liczyć na to, że właśnie szybko wykończymy bestie dzięki temu. Nie, oczywiście. Nie ma takich szans. Chociaż, dobra. To akurat był chyba najgłupszy ruch, który wrogowie mogli zrobić.
4, 2, dobra, jeszcze to przeżyję. Ten z hakiem natomiast martwy. Bębniarz jeszcze nie martwy, to nie martwy, ale bębniarza mogę już dobić, więc no. W problemie. I oczywiście. Świniak musiał pierwszy wykonać ruch, bo jakby inaczej. On martwy, dobra, czyli tym trzeba się zająć. Oczywiście wyrzuciłem klucz w czasie, kiedy tutaj widać w tym oto momencie oczywiście skrzynię na klucz. Dobij gościa. Okej. Ale nie wiem, po co to tak naprawdę zrobiłem, Ważne, że już w sumie po bitwie. Brought low and driven into the mud. Skrzynię lepiej bym zostawił, chociaż właśnie ryzyko się opłaciło. Dobra, łopaty do widzenia. Mam też potrzebował aż 6. Jak nic będę tego żałował, ale no. Okej, mamy zwiat. Czyli tu jest jakiś obiekt. I tam jest pusty pokój. Dobra. W takiej też sytuacji przynajmniej wiem jedno. Był zwiad, oczywiście. Mimo zwiadu i tak. Pułapka to musiała być. I co tu mamy? Paranoja, oczywiście. Nie mogło być lepiej. Dobra, tak też jak. Mam przynajmniej jedną kwestię rozwiązaną. Teraz tylko najważniejsza sprawa. Co przedstawia ten pomnik? Bo nie ukrywam, nie wiem, co on może przedstawiać i czego służyć. Najprościej w świecie nie kojarzę. Więc wiecie. W wolnej chwili może sprawdzę to kiedyś, a dzisiaj spójmy na losowo. Dobra. No oczywiście, że unik jakby inaczej. A proszę. Przynajmniej jednego się pozbyłem. Dobra, szybciej. Czarna śmierć, super. Po prostu super. Okej, to może być akurat. Jeden padł, też teraz padnie oczywiście. Ale muszę zobaczyć, czym jest czarna śmierć. Okej. Czy to jest po prostu choroba, która obniża wszystko? Nie. No nie jest zbyt dobrze, ale jakoś sobie z tym poradzimy jeszcze tym razem. W szczególności, że jeśli nie mylę, to ona potrafi usuwać choroby w ramach swojego ruchu obozowego. Wróg nie trafił? I ona mówi, że to zaprzecza logice, że nie trafia? I przez to on dostaje stres. Strasznie dziwna sprawa. Nie, to zaprzecza logice, to co ona mówi, ale w sumie jest teraz paranoiczką, więc... Nie ma co się dziwić. The wounds of war can be healed, but never hidden. Their formation is broken. Maintain the offensive. Czy mi tyle się udało? Niestety resztę muszę podziękować. Kamień ofiarny. Nie wiem. Woda święcona? Zioła? Tutaj nie mam pomysłu. Aha. Albo miałem farta, albo tylko trzeba było dotknąć. No, dobra, fajnie, ale... Użyć animację wszystkiego, co widzimy. Dobra. Głód, tak, zjedzcie trochę. Na szczęście mam zapas wystarczający. I co my tam mamy? Pusty pokój, dobra.
Czyli dopiero jak będziemy wracać, to rozbijamy obóz. Z nadzieją na to, że to pozwoli nam jakieś, nie wiem, co... No na pewno wyleczyć choroby i tak dalej, ale... Awarded to the brave and the foolhardy alike. Dobra. Przestań, proszę cię. Tak, teraz jeszcze pfy robisz. No, jesteś po prostu niegrzeczny, mój zbrojmistrzu. Najpierw psujesz skrzynię, a teraz jeszcze narzekasz na to. Zresztą, co ja gadam z jakiejś głupoty. Dobra. W tym pokoju, albo w tamtym, zrobię już obóz. Chociaż raczej w tamtym trochę dalej, bo wiecie, im dalej bym po prostu w las, tym większa szansa na to, że efekty tego obozu nie zostaną zmarnowane na jakieś byle co. No chyba, że będzie już bardzo źle ze stresem, ale póki co wszyscy mają max 80, więc powinny być jeszcze, okej? Okay. Pułapka 100%, okej. Okay. Tego nie ruszamy. Jednak to jest średnia wyprawa, moja drużyna nie jest jeszcze aż taka potężna, żeby sobie z tym radzić. Bo brakuje mi mocy do wywoływania krwawień. Serio, wszystkie pokoje są puste. Nie ruszać. Tutaj wiem, co można zrobić. Co prawda sensu to nie ma, ale okej. Okay. No właśnie o tym mówię. Okej. Okay. Przecież mogę wrócić do osady. To też zrobię, tylko najpierw chciałbym po prostu... A. Co? Czemu ona dostała coraz jeszcze więcej stresu? Dobra, nieważne. Jakie mam możliwości? Leczenie, usunięcie choroba zaraza. Tylko na siebie usunięcie choroba. Nie ma choroby. Pijawki, więc mogę usunąć jedną chorobę. Tylko ona chyba jest chora, więc dobra. Dobra. Mam jeszcze coś takiego wielkiego, fajnego. Włącz ugara, nie? Trzeba obniżyć stres. Mam ile? 9 czasu. Tutaj mamy... Załóżmy, że 5 każdemu. Kolejne 5 to jest za 6 czasu. Mogę 15 zrobić w ten sposób jednemu. To też kolejne 15. Dobra, to w ten sposób będzie lepiej. I tak trzeba będzie dać nadstresowanie, więc wiecie, no... Na nim aż tak nie zależy. A nie, to jeszcze za 2 daje 15. No nieźle. Czyli dam radę, czy jeszcze dam radę zrobić coś tego typu, nie wiem, nie ma to wielkiego znaczenia, które. Ale niech będzie to na wypadek, gdyby jeszcze jakaś bitwa miała się wydarzyć. Dziękuję bardzo. Aha. Oczywiście musiała jeszcze zrzucić więcej stresu. I dobra. Udało się zaliczyć, co po prostu ciekawe 18 minut. Bardzo długi ten blok ponoć. Tak czy jak mam 6000, to nie wyrównało całkowicie mało wszystkiego, ale okej. Okay. Ważne, że cokolwiek jakkolwiek się udało. I kolejny weteran. Okej. Okay. Strasznie dziwne, ale niech będzie. Dobra, to może być. W sumie to tyle. Obsession caused this great foulness, and it is shameful that I must rely upon you to set it right. 100% odłamków zebranych w tym tygodniu. Wiesz co? Wiesz, czego chcę czy nie, zwiastuje to tylko jedną rzecz. Tylko dajmy coś, to zobaczymy, co my tu mamy, czy jest coś bardzo fajnego. Ceny są, powiem szczerze, przystępne, ale nic fajnego. A wracając. No to takie, a nie inne wydarzenie powoduje tylko jedną rzecz. Idziemy na młynarza. Oczywiście to już nie dzisiaj, tylko w kolejnym epizodzie, ale idziemy. Jakkolwiek nie byłoby to ryzykowne, podwójne odłamki po prostu. W moim odczuciu nie można przegapić takiej okazji. Więc ja się spokojnie przygotuję, żeby na farmie dobrze sobie radzić. No i miejmy nadzieję, że się uda. I wybaczę, że ten odcinek jest krótszy, no ale... Po prostu to wydarzenie... Zwiastuję, że jednak niestety więcej nie mogę zrobić, bo nie chcę go po pierwsze przegapić, a po drugie wiem, że
farma ma to do siebie, że zazwyczaj jest strasznie długa. Więc na koniec może jeszcze tylko zobaczmy, czy da się coś ulepszyć. U Kowala brakuje jednego, żebym mógł ulepszyć jedno z tych, czyli albo pancerze, albo broń. Oczywiście, jeśli jedno albo drugie, to bym wybrał broń. Tutaj potrzebuję tylko tarcz. Dużo tarcz i bym mógł już bohaterów jeszcze lepiej przygotować. Co? Byłoby możliwe, dobra. Więc wiecie co, ja spróbuję po piersia przehandlować na to i zrobić. I póki co naprawdę już wam dziękuję, no i trzymajcie się. Hej, hej.